3. Witajcie na naszym kanale Mikrofony w Perspektywie. Znacie naszą ekipę, ja jestem Bartek, ze mną jest... Michał, siema. Siemanko, porozmawiamy dzisiaj, myślę, że to nie pierwszy, nie ostatni raz, o uchodźcach, a bardziej o tym, co Polska będzie robić w najbliższych miesiącach, latach i dajmy no to w tej kadencji tej partii. Czyli będziemy przyjmować uchodźców. Michał, w jakich ilościach mamy ich przyjąć i dlaczego? Znaczy, cała sprawa jest związana z tym, że po pierwsze Unia Europejska nam tak powiedziała. No, Unia Europejska. I nasz rząd jest bardzo potulny i teraz będzie przyjmował wszystkich jak leci. Minimalna kwota ludzi, na jaką musimy się zobowiązać, to jest w roku 2025, jeśli mnie pamięć nie mieli, 30 tysięcy osób. I na razie na tej kwocie chciałbym się na tej liczbie ludzi chciałbym się skupić. Robiłem dzisiaj podczas rozmowy prywatnej z Bartkiem, tak jak siedzieliśmy i gadaliśmy w sumie o niczym, i nagle niestety odpaliłem kalkulator. Otóż ci ludzie będą mieli jeśli dobrze pamiętam, zasiłek wynoszący 2,5 tysiąca złotych. W skrócie, miesięcznie. W skrócie, utrzymanie takich ludzi około roku, tylko tych 30 tysięcy, będzie nas kosztowało, jeśli dobrze tam pamiętam, do 4,5 miliarda złotych. W skali roku. No bo, tak, w skali roku. I tu mówimy tylko o zasiłku im wypłaconym, bo jeszcze trzeba będzie do tego doliczyć zakwaterowanie, wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie zwiększone nakłady na policję, no bo sytuacja będzie się robić skrajnie niebezpieczna, wiadomo jak to jest we Francji. No nie chcemy drugiej Francji, nie? Zrobić z Polski, nie? No a trochę tak teraz to będzie wyglądało. Jeżeli byśmy się nie zdecydowali na przyjęcie takowych ludzi, to czekają nas kary finansowe, które wynosić będą 20 tysięcy euro za każdego jednego nieprzyjętego człowieka. Więc robiąc również obliczenia na kalkulatorze, 30 tysięcy ludzi razy 20 tysięcy za jednego, to jeszcze w przeliczeniu na złotówki wychodzi 2,5 miliarda złotych. Mówimy tutaj tylko o liczbie 30 tysięcy ludzi, a przypominam, że to jest minimalna liczba, jaką dany kraj jest zobowiązany do przyjęcia. Minimalna. Więc nie dość, że ta minimalna liczba ludzi będzie generować prawdopodobnie jeszcze dodatkowe koszty, bo zapoznają się z polskim prawem, będą wiedzieli, na co sobie mogą pozwolić, gdzie się poskarżyć i tak dalej. Jakie dochody jeszcze sobie mogą przywłaszczyć? Więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa, tych ludzi może być nie 30 tysięcy, a 300 tysięcy. Może być ich milion. Ile sobie Unia Europejska w sumie zażyczy, tak? No może być pół populacji Polski w pewnym momencie. Oczywiście na razie skrajne, to jest skrajne, ale z drugiej strony Unia Europejska już nieraz pokazywała, że wpisuje sobie w dyrektywy w sumie to, na co jej przyjdzie ochotę, a nie jakby realia, tak? Więc od 2,5 miliarda do 4,5 miliarda złotych będziemy musieli zapłacić. Dodając jeszcze to, Michał, że mamy jeszcze na utrzymaniu dużą część Ukraińców, nie? Tak. Ale ja mówię tu, mówimy w dzisiejszym odcinku, poruszamy temat tych uchodźców. No tak, tylko uchodźców. Wiesz, jedno dodać drugie, to są duże koszta, nie? Jednak. Znaczy, nie każdego finansujemy, bo są niektórzy, którzy pracują, nie? To też. No tak. Ale wiesz, jaki jest problem? Dla mnie to jest podwójnie przykry temat, dlatego że po pierwsze moja rodzina i znajomi mieszkający w Polsce będą płacić horrendalne podatki za to. Podatki, opłaty, wiecie jak to jest przez ostatnie 10 lat, czy nawet więcej. Nie nazywali tego podatkami. Kiedyś to się nazywał haracz. Tak, a teraz podatek, a jak nie podatek, bo już to słowo się źle kojarzy, to składka, opłata, danina i tak dalej, i tak dalej. My będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni, znowu, za coś, za co, co znacząco pogorszy nasze bezpieczeństwo. Więc... Ba, ci ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale co po niektórzy mogą zagrażać polskim obywatelom, jak tutaj przystąpią, nie? I
już się to zaczyna. To się zaczyna, tylko wiesz, przyjmę 30, dajmy to minimalnym 30 tysięcy więcej i to ryzyko jakiegoś przestępstwa czy coś wzrasta automatycznie, nie? Ale oczywiście. Dlatego, no, wiecie, ja mam, wiecie dobrze, że ja mieszkam za granicą, w Norwegii. I chciałem za mniej więcej te 4 lata tak się spiąć i wrócić do Polski. Ale dzisiejszy dzień upłynął mi pod myślami, czy ja będę miał do czego wracać. To już nawet nie chodzi o to, że jestem niepełnosprawny i że państwo nie będzie na mnie bulić, no bo ja jestem Polakiem, a nie czarnoskórym Żydem orientacji homoseksualnej z brudnymi włosami. No bo to nie, ja nie chcę być na garnuszku jakiegoś rządu. Ja chcę tam normalnie żyć i pracować. Ale z drugiej strony, jak ja mam wracać do kraju, w którym będę się bał, że moje dziecko może nie wrócić bezpiecznie do domu, to nie wiem, może czas się pobawić w prywatną ochronę, że z moim dzieckiem będzie musiał chodzić oddział uzbrojony po zęby niczym jednostka wojskowa GROM. To może wtedy będzie bezpieczny. A tak? Nie mam bladego pojęcia, co przeraża mnie to. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że odkąd się interesuję polityką i odkąd się w nią angażuję, sytuacja, która w Polsce będzie miała nadejść, mnie przeraża. No wiesz, tyle się mówi, no, czy to w Polsce kilka razy tak wystąpiły takie akcje, czy to głównie w Stanach, teraz już coraz więcej we Francji, kiedy się mówi, że w szkołach sami uczniowie, czy imigranci, czy jacyś uchodźcy przychodzą do szkoły z myślą, z nastawieniem takim, że dzisiaj zabije swojego rówieśnika. Nie daj Boże, coś się stanie u nas w szkole, w naszych szkołach w Polsce. No, bywały takie oczywiście sceny, gdzie tam 13 czy 16 latek miał broń czy coś, bo jego ojciec tam posiada coś, sobie wziął po prostu i nagle nie żyje 4-5 rówieśników, nie? I oczywiście nie mówimy, że każdy, kto do nas przyjdzie, każdy imigrant, czy każdy nawet człowiek, który przychodzi sobie dorobić do nas, bo u niego w kraju jest na przykład biedny, jest jakaś większa korupcja, to nie oznacza, że musi od razu zabijać, tylko że takie przypadki, jest więcej takich ludzi dla nas obcych, no są dla nas ludzi obcy, tak samo jak Ukraińcy, może troszeczkę mniej Ukraińcy, bo to jako sąsiad czy coś w tym stylu, tylko przychodzą do nas dzieci, nie wiem, z Arabii, z jakiegoś Neapolu czy coś w tym stylu i ty nie wiesz, co to dziecko zrobi, czego, jakich nawyków jest nauczone, czy będzie gnębić jakieś inne dziecko, czy będzie dobrze się komunikować. Nie wiesz, na czym stoimy. Tak samo, jeżeli omijając już temat dzieci, tak samo z dorosłymi. To już tutaj mieliśmy kilka przypadków, że tam jak ktoś porwał polską żonę i bodajże rok temu była taka sytuacja, tylko nie jestem w stanie teraz przytoczyć tego na szybko. Wziął sobie do lasu, zamordował i gościa nie ma, nie? Nikt go nie goni. Nie, że co chodzi. No nie chcemy mieć takich sytuacji, to jest pewne. To jest pierwsze. Po drugie, koszta. I co powiedziałeś, rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak byłem w Szczecinie, to rozmawiałem z tobą, nie? Zadzwoniłem, pogadaliśmy o kosztach. Wiesz, tam może będą ludzie pracujący, no ale będą też takie cwaniaczki, wiesz co, no mówię, dlatego mówię, może będą. Tak samo przytoczyć, no nieszczęśliwie przytoczyć tutaj Ukraińców, po co po niektórych, że oni tylko przyjeżdżają tutaj po to, bo my udzielamy im dużego zasiłku. Wbrew pozorom na jedną osobę, jeżeli jesteś, nie wiem, sam czy coś, te 1200 zł takiego, 1200-1700 zł takiego zasiłku, dosłownie za złożenie kilku papierów, to jest już dużo na jedną osobę. Wiesz, o co chodzi, nie? Dlatego jeżeli to się będzie podwajać, potrajać, przyjdzie nagle masyw ludzi, co z tego, że nasza populacja się zwiększy z, nie wiem, z tych 38 milionów i zaraz będzie, nie wiem, 42-43, jeżeli połowa z tego to będzie lud mieszany, a reszta to będą Polacy. Nie jest problem w jakimś mieszaniu się raz. To tak, tylko wiesz, o co chodzi, nie? Tak.
Problem jest tylko w tym, że jeżeli przyjeżdżają do nas ludzie, którzy są z buta nastawieni, żeby nas nawrócić, żeby nasze wartości, naszą kulturę wyplewić, to jest chore. A umówmy się, ci, którzy się do czegoś nadawali, do jakiejś pracy, do jakiejś szkoły, to już dawno zostali w tym francuskim, niemieckim czy brytyjskim systemie edukacji czy rynku pracy. Do nas przyjedzie patologia, do nas przyjadą do niczego nie nadający się analfabeci, ale będą żądać iPhone'a, PlayStation, nowego domu i tak dalej, i tak No dalej. tak, że to jest zrozumiałe, jeżeli przyjedzie do nas taki analfabeta, czy ktoś, który, no powiedzieć prosto, to się nie nadaje do jakiejś fizycznej pracy, bo nie rozumie czy coś, ale będzie chciał się tego nauczyć, co będzie skrajnie mniejszością taką, no, powiedzmy sobie takie coś, to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, że ktoś do nas dostał ten dom, dostał ten miesięczny dochód, ten miesięczny. I skorzysta z tego w ten sposób, nie tylko żeby ciągnąć na nas kasę, tylko żeby jeszcze się edukować czy pracować, nie? To jestem w stanie zaakceptować. No, mało będzie bardzo takich No osób, mówię, to że się skrajna zapewniam. mniejszość, no jakby. No, jak niech 1% tak będzie, to i tak już będzie sukces. No, dla mnie, mówię, to jest przykry temat o tyle, że wiecie, no, ile razy już to powtarzaliśmy? Pokazywałem wam ten polski paszport. Jestem osobą niepełnosprawną, jestem Polakiem, jestem obywatelem tego kraju. I jak ja słyszę, ilekroć te hasła, że moja mama musiała iść do urzędu, walczyć o 150 zł pielęgnacyjnego, a oni dostaną 2,5 tysiąca, bo Tako. tak, bo pochodzą z kraju, w którym nie ma wojny, ale w sumie nie wzięli paszportu, to nikt ich nie odróżni, czy oni są z Afganistanu, czy z Arabii Saudyjskiej, tak? Więc i z tego powodu mają 2,5 tysiąca złotych. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Państwo powinno przede wszystkim dbać o swoich obywateli na początku, a dopiero jak już będziemy na tyle rozwinięci i na tyle będziemy mieli na tyle możliwości, żeby móc pomagać innym, to możemy się za to zabrać. A na razie my nie dość, że nie mamy na swoich, to jeszcze odbieramy im owoce ich własnej ciężkiej pracy, które oni dostali nie dzięki państwu, a pomimo państwa. I jeszcze dajemy tym nierobom. Za co? Zwłaszcza, że jeszcze żeby to były Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania czy Anglia, to rozumiem. Bo oni najpierw przyjechali do tych krajów, z których pochodzą teraz ci ludzie, zrobili burdel i wyszli. Wyeksploatowali do zera i zostawili. Ale Polska nie miała kolonii. My nie mamy żadnych zobowiązań wobec obywateli Iraku, Libanu, Libii, Nie. Demokratycznej Republiki Konga, czy innych państw, które by mi teraz przyszły do głowy. Teraz nie, tylko dla sprostowania Polska miała swoją kolonię, tylko nie wiem jak to się teraz nazywało, no ale to nie jest istotne teraz w tym odcinku. Polska miała ligę morską i kolonialną i chcieliśmy mieć kolonię w Madagaskarze. Owszem, to jest już historia, ale do tego nie doszło. No nie, no Więc. nie rozwódźmy się na tym, to jak to, co było, no mamy teraz temat taki, a nie inny. No owszem, no nie mieliśmy jakichś sprostowanych kolonii, nawet takich, nie wiem, pomniejszych, gdzie byśmy mogli coś tam robić, czymś tam zarządzać. No nie jesteśmy Anglią, nie? Jakby, która tam skolonizowała większość ziem i mogła sobie pozwolić na troszeczkę więcej, nie? Dlatego mówię, dla mnie, ja nie rozumiem kompletnie tej decyzji. Ja uważam, że ona jest chora, a poza tym, kurczę, to Niemcy zdecydowali się przyjąć tych uchodźców, tak zwanych. To głównie Angela Merkel jest za to odpowiedzialna. Więc skoro nasi sąsiedzi podjęli taką, a nie inną decyzję wynikającą z ich własnej polityki, to dlaczego ja mam teraz czerpać tego konsekwencje? Przepraszam Państwa, muszę się na chwilkę odsunąć, bo muszę się podrapać. Spokojnie, spokojnie. Więc pozostaje pytanie, dlaczego ja jako Polak, mój rząd ich tu
i nie zrobił z tego kraju państwa upadłego na ostatnie kilkanaście lat. No, Owszem, co tutaj dodać? braliśmy udział w inwazji w Iraku czy Afganistanie, nie twierdzę, że nie. Natomiast Irak jest już państwem w pełni ustabilizowanym, jasne. Z problemami, z bezrobociem, tego nie twierdzę. Ale nie ma tam już bojówek, nie ma tam administracja rządowa funkcjonuje na terenie całego kraju. Jak funkcjonuje, to inna sprawa oczywiście, ale przepraszam. Ale jednak funkcjonuje. Więc w Iraku czy w Afganistanie już nie ma wojny, przypominam. W Demokratycznej Republice Konga też nie ma wojny. Ci ludzie nie przyjeżdżają tutaj, dlatego że chcą zostać uchodźcami, bo u nich w kraju jest źle, czują się opresjonowani. To nie Ruanda z lat 90., że jest Hutu i Tutsi. Ci ludzie tu przyjeżdżają, bo mają po prostu lepsze warunki ekonomiczne. Wygoda, nie? Wygoda. Tam musieliby rypać i mieszkać w lepiance albo kontenerze z blachy falistej. Tu dostają mieszkania, pieniądze, telefony, gadżety, samochody. Głupi by byli, gdyby nie skorzystali. Jak ktoś się postara, to dostanie również wysokie stanowisko w naszym kraju. Coś, co nie powinno być dopuszczalne. No, ale nawet najlepsze jest to, że nawet nie musi być z Polską powiązany. Rządzący PiSu John'ego Danielsa, byłego agenta izraelskich służb specjalnych, do polskiego rządu próbowali wcisnąć. Nie wiem, czy pamiętasz. Na jakiej podstawie? Były agent izraelskich służb specjalnych, Johnny Danielson się bodajże nazywał, nie mylić z Jackiem Danielsem, nie miał polskiego obywatelstwa, więc już na tej podstawie nie powinien w ogóle być brany pod uwagę na jakiegokolwiek. No nie, on nie był ministrem, on miał tam funkcję jakiegoś tam doradcę, bodajże. A potem się zapadł pod ziemię i nie było wiadomo, o co chodzi. Być może on nawet nadal w Polsce jest, a być może nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, No, tylko nie tu wiemy. nie, tego nie ustalimy. Ale no, mówię, ja myślę, że możemy na tym skończyć ten odcinek. No, zobaczycie Państwo, że będzie się robić coraz bardziej niebezpiecznie, będziemy za to wszyscy coraz więcej płacić i nie zdziwmy się po tym, jak partie prawicowe czy nacjonalistyczne w Polsce przejmą władzę. I mówię to ja jako członek partii Ruchu Narodowego i Konfederacji, bo takie decyzje to jest nic innego jak tylko prezent dla polityków, którzy się temu sprzeciwiają. Bo o ile to się działo w sąsiednich krajach, to trzeba było tłumaczyć jakieś logiczne, wiesz, sztuczki, pojechać tam to pokazać i tak dalej. Tutaj będziemy na własnej skórze tego doświadczać. I nie trzeba będzie nic ludziom tłumaczyć. Ludzie sami zobaczą, że ich dzieci się boją wracać ze szkoły do domu, że im wzrosły opłaty za wszystko, bo trzeba zapłacić na Achmeda. No właśnie, takie typy ludzi, którzy dopóki nie poczują tego na własnej skórze, nie zmienią zdania. Nie? Zobaczysz, ile wyborców przybędzie takiej konfederacji, jak to się stanie. To jest naturalna kolej rzeczy. Już teraz w mediach widać hasła, nie, nawet w mediach niekojarzonych z tym środowiskiem, tak? Wirtualna Polska na przykład. Po przemowie pani Zajączkowskiej Hernik. Nie popieram Konfederacji, ale się z nimi zgadzam. Ale jednak jest ta zgoda, nie? Tak, w tym przypadku. I takich ludzi będzie coraz więcej, którzy może nie mają takich poglądów politycznych, ale będą jakby zmuszeni do tego, żeby zagłosować na taką Konfederację, bo będą mieli do wyboru albo żyć zgodnie z własnymi poglądami, ale z drugiej strony bać się wyjść z domu, albo nawet bać się nawet w nim siedzieć, bo przecież dom to nie jest pancerna struktura, do niej też się będą próbowali włamać. Albo jednak przemóc się i zagłosować na inną partię, której do tej pory nie popierali, żeby być bezpieczni. Zobaczycie, ilu z was stanie przed takim wyborem. I jak powiem wam jako mieszkaniec i też już jako obywatel Norwegii, myśmy to już przerabiali.
Mogło coś żeby takiego moja być. ojczy... I nie chciałem tylko, żeby moja ojczyzna to przerabiała. Ja widziałem, jak to wyglądało, ja chodziłem z tymi ludźmi do szkoły, ja wiem, jak Norwedzy się wyprowadzają z Oslo, z dzielnicy bodajże Vestli, jeśli dobrze pamiętam, najczęściej, jak uciekają do innych miasteczek, bo Oslo już się robi szemrane. Tylko, że sytuacja w Norwegii została w pewnym momencie opanowana, bo oni się połapali, o co chodzi, i temat ogarnęli, tak samo jak w miarę ogarnęli, tak samo jak Duńczycy. Ale w Kongsbergu islamista strzelał do ludzi z łuku. Czyli jednak nie do końca ogarnęli temat. Na ulicach norweskich miast, jak przyjedziecie, i podejrzewam, że i niemieckich, i francuskich, i każdychkolwiek innych, przyjrzyjcie się Państwo, kto dealuje narkotykami, kto chodzi w jakichś ulicznych gangach. Ci ludzie wypychają rdzenną mafię ze stanowisk. Przeciętny dealer narkotyków spotykany na placu w Kristiansand, gdzie mieszkam, będzie czarnoskóry albo miał pochodzenie arabskie. Stereotypowo, no bo wiadomo, że Norwedzy też się znajdą, ale zobaczycie, że większość z nich to będzie z Gany, z Ugandy, z Maroka, z Algierii czy z jakiegoś innego Pakistanu. No, nie wiem, czy tutaj coś więcej dodawać. Wasze Myślę, komentarze że... na pewno też będą tutaj dla nas przyjemne, żeby wgrać się w dyskusję. Właśnie, włączcie się w dyskusję, bo to jest temat szeroki i głęboki. To kurde, byśmy mogli rozmawiać godzinami, jak zwykle, nad jednym tematem. O, z tego będzie live, jak Michał wróci. Na własną rękę. Haha, żart. Super, moje żarty są czasami. Teraz drugi level osiągnięty. Teraz tak. Oświadczenia parafialne. Nie zawiedziemy was. Nigdy was nie zawodzimy. Kolejny odcinek będzie prawdopodobnie związany poniekąd z Ukraińcami. Mamy jeszcze ciekawe odcinki, jak zwykle nasze wszystkie odcinki są ciekawe. Nie będę spoilerować, ponieważ nie mam samochodu i nie mam spoilera. Więc czy chcemy coś dodać jeszcze do tego tematu? Ja myślę, że możemy skończyć. Mam nadzieję, że do tego tematu więcej wracać nie będziemy i że jednak to, o czym mówiliśmy, się nie stanie. Tusk ci zapewni tyle materiałów, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Oby nie. Ale żeby to był na przykład pozytyw, uchodźcy znikają z Polski. O, Dobra, o tym to to tak, to chętnie się. bym nagrał. Dobra, to się zgadza. Z nowinek Dobra. takich naszych na kanale, jeszcze przed tym, jak Michał zacznie kończyć nasz odcinek, powiem tak, spójrzcie na nasz kanał, już mamy pełny komplet, jest nasz profil, jest nasz baner skromny robiony wieczorem, wczoraj, czyli wy to widzicie jutro, a wczoraj był 25, widzicie to 20, odcinek 27 z rana, jest nowy baner przejrzysty, może coś tam napiszecie, coś tam jeszcze pozmieniać. Zastanawiałem się ostatnio nad filmem promocyjnym nasz kanał. W sensie ten, który ja ci mówiłem, co jest na początku, który przedstawia nasz kanał. Być może takie coś będzie. Musimy to jeszcze ustalić. Patrzcie na nasze shorty, na TikToka również zachęcamy. Nowe materiały pojawiają się coraz częściej, ale nie tak często jak nasze odcinki. A to był nasz 92. odcinek Mikrofonu w Perspektywie. To jest. Trzymajcie się. Cześć.